Dzień dobry moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie. W kolejnym odcinku zagrajemy Warcraft 2, jestem Julius Wandel, jak zwykle będę waszym gospodarzem. Mam pancernik, świetnie. Ty tu rządzisz, rządzisz. Spróbujmy sobie jeszcze jeden niszczyciel. Aha, 900 drewna potrzebuję, żeby mieć lepsze opancerzenie. Czy mnie na to stać? Teoretycznie mnie stać. Statek zbudowany! Aha. Daru! Dobra. Zagwarz Warcraftar! No. Przyniesie to drewno. Bym prosił. Mógł prosić. Byłbym wdzięczny. Wydawaj 800, 800, 800, 800. Tak jest. O to mi chodziło. Tak ma być. Zag, zag. Dobra. Dobra, zbudujmy sobie ten wielki hall. Niech już będzie. Tak, kolego! Ty z urzędnością! Dobra, teraz tak, tam mam flotką. Mamy tego tak, w sumie. Kapitanie! 5 jednostek tylko. Dobra, dokoptujmy sobie jeszcze jeden, chociaż nie, kurde. Poczekajmy może aż 900, będę miał sztuk drewna i wtedy będę mógł sobie zbudować znaczy opracować ulepszenie dla statków pancerne. Wykonana. Tak, do metalowych okuć potrzebne jest drewno. Ciekawe jak oni to robią. Pewnie to są tak naprawdę drewniane okucia, tylko malują to na srebro, żeby wyglądało jak metalowe. Taka fuszerka trochę. Wtedy będą tutaj zacząć kopać. Raz, dwa. No, to są stacjonarne jednostki z tego co wiem. One się raczej nie ruszą. Ale dobra, nie ten. Nie zapeszaj. Nie zapeszając. To się bada, to się bada. Świetnie, że się bada. Jestem na tak. No i się właśnie zrypało platforma wietnicza, nie? Dobra, zbudujmy jeszcze jeden pancernik i będziemy mieli taką mini flotkę, którą będziemy mogli spokojnie zawojować morza i oceany. No, a przynajmniej taką jest plan. Tak, kolega, tak, z przyjemnością! Z przyjemnością, chodź! To było na północy? Z przyjemnością! Z przyjemnością! Się teraz okazało, że loga flota mi tutaj nie wypłynie, ale raczej nie. Statek zbudowany! Dobra! Z przyjemnością! Mamy 6 jednostek. Powinno starczyć, ale w razie W jeszcze zrobię zapis profilaktyczny, żebym miał się do czego w razie W cofnąć. Kapitanie! Z przyjemnością! I płyniemy! Na zachodzie powinna być wroga platforma wiertnicza. Ahoj! Albo nawet nie zajęty. Tak, kolego! Ty tu rządzisz! Plama ropy nie zajęta, tak? To się po angielsku nazywa patch, czyli niezajęty patch ropy. Z przyjemnością! Ty tu rządzisz! Ahoj! Aha! Kują nas! Pięknie! Ty, ale tu chyba nie ma podwójnych łodzi, co? Ty tu rządzisz!
Znaczy nie powinno być, jeżeli są to dobre... To rządzisz! Au. Ahoj! Ty tu rządzisz! Ty tu rządzisz! No jeden statek mi właśnie... poszedł na dno. Ty tu rządzisz! Ty tu rządzisz! O, pięknie. Ahoj! Ahoj! Z przyjemnością! Ty tu rządzisz! Atakują nas! Gdzie? Praca wykonana! Tak, kapitanie, ahoj! Tak, kolesio, z przyjemnością! Tak. Dobra, rozwalić to mi proszę. Ha, 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 pięknie. Z przyjemnością, ahoj! Z przyjemnością! Ahoj, ahoj, ahoj! Noise. Z przyjemnością! No i wszystko to co... Ty tu rządzisz! Ty tu rządzisz! Ty tu rządzisz! Ty tu rządzisz! Atakuj! O cholera! Ty tu rządzisz! Jeszcze te dwa niszczyciele, tak? A dobra, my się poradzimy sobie. A no już po ptokach. Z przyjemnością! Z przyjemnością! Po ptokach! Z przyjemnością! Ty tu rządzisz! Tak naprawdę do tego była nam potrzebna ta flota. Ahoj! Nie warto budować tutaj tej misji żadnej większej floty, tylko wystarczy takich 6 jednostek z ulepszeniami i... Z przyjemnością! I haja. Org? Ahoj! Dobra! A skupmy się w takim razie na budowie jednostek. Do szturmu na wrogą bazę. Ewentualnie oczyszczenia tego tutaj regionu. Teoretycznie... Tak, kolego, z przyjemnością! Spróbować tymi pancernikami zaatakować... zaatakować tymi pancernikami tych rycerzy. Boję się jednak, że mi coś mogą zrobić te wieże strzelnicze. No, zobaczymy. Org? A w najgorszym wypadku stracę pancerniki, które tak do niczego nie będą potrzebne, więc... Chyba, że coś tutaj jest. O czymś zapomniałem. Ty tu rządzisz! Ty tu rządzisz! Z przyjemnością! Wspomniałem, a tu będą wrogie okręty podwodne. Nie, tak nie ma, tak nie ma źle. Ty tu rządzisz! Wszystko jest odkryte. Dobra, myślę, że możemy spokojnie ty tu rządzisz! Odpłynąć ty tu tutaj. Dobra, ogry. Mistrzu? Tak, panie. Masty? Dobrze. Czemu nie w sumie? Ulepszymy trochę tych, trochę katapult. Jesteśmy gotowi, mistrzu. No, nie ma farm. Ja nie jestem. Dobrze. Dobra. Nie ma farm. Nie ma drewna. Dawu. Dobra. Zag, zag. To zacznijmy trudniejszy etap wydobycia drewna. Loktar. Na tym etapie tak naprawdę rozrywki tej misji to... się czego bać, prawda? Bo komputer już nie ma złota. Wyprztykał się tworząc na potęgę chłopów. O, co wykonana, ahoj! Ty tu rządzisz! Przyjemnością! Au! To było piękne! Właśnie tego mi było trzeba. Ty tu rządzisz! Z przyjemnością! Brawo, chłopaki, jestem z was dumny. A jak tutaj podpłyniecie, to też mi tego rycerzyka zniszczycie? Czy żołnierza? Kapitanie! Ty tu rządzisz! Ahoj! Żołnierzyka? Z przyjemnością! Ahoj! Ahoj!
No, nawet łuczników mi rozwalacie. Dobrze, dobrze. Mnie będę miał dla moich pichurów. Do roboty. No. Ty tu rządzisz? Poziom piąty, co? Już zaczynają się bawić w ulepszenia z kubańce. I to kto? Kurde, to jest rycerz. Rycerz jest tutaj. Jesteśmy gotowi, mistrzu. Ja nie jestem. Tak? Spróbujmy. Mistrzu? Tak, panie. Zrobić to tak. Zotok! I to! Gorduk! Co? Debu! Ta grupa. Niech wywabia. Słabu! Atakują nas! Słabu! Ale się będę śmiał, jak tego rycerza pokonają. Błąd. Dobra, niech ich ściga, niech ich ściga. No i jedziemy. Tak, panie. Tak, panie. Zreiterowali. Tak, panie. Dobra, chodź tu, kolego. Tak? A, many już nie ma. To dobrze. Jest kubaniec. Chęt do żony. Okej. Dobra, rozwalić to. Au. Zły moment. Okej. O, już jesteś za ten. Za kleszczo! My. Tak, panie. Dobra. Nie strugajcie bohaterów. Teraz tak. Przydałyby się dodatkowe katapulty. Boże, gdzie znowu? Ten debil poszedł tutaj oczywiście. Tak? Mimo, że mu nie kazałem. Tak? Trudno. Tak, panie, ja nie chcę. Rozwaliśmy tutaj. Za chwilę będzie ostrzeliwał to naszych tych drwali. Bum. Ci magowie na razie nie są tacy irytujący. Oni dopiero mają trzeci poziom. Twój rozkaz, panie! Atakuje nas! Dopiero mają trzeci poziom, a to oznacza, że mają zaklęcie przyspieszenie, tarczy ognistej i kuli ognia. Najgorsi są magowie szóstego poziomu, bo oni mają wszystkie zaklęcia. W sumie... Maniek. Dobra, tutaj. Dobra, skoro wy nie macie co robić, to załatwcie tego żołnierza. Dobra. Atakują nas! Co? No jedziecie, chłopaki. Ja nie jestem. O, nie im. Mistrzu? W sumie wy już przyjechaliście na teren ich bazy. No rozwalcie te koszary w sumie. Żeby zmniejszyć ich potencjał produkcyjny. Też oni złota żadnego nie mają, więc... Gotowi, mistrzu. Ja nie jestem. Co? Mistrzu?
Tak, panie. Dobra, chłopaki. Co? Tak, panie. Tak, panie. Ta misja już jest wygrana. Tak naprawdę... Bum. Bum. Tak swoją drogą, jeżeli pamiętacie Warcrafta 3, to tam te wszystkie misje, jakie tutaj rozgrywamy, były w podobnym... Miały podobny cel, też było zniszczyć Stratholm, zniszczyć Quel'Thalas. Tutaj mamy złota? 13 tysięcy. Okej, dobra. Nie powinno być problemów. Twój rozkaz, panie! Wszystkie misje tu były, co tu są, nie? Zniszcz Stratholm, zniszcz Quel'Thalas, atak na Quel'Thalas. To wszystko było w Warcraftie trójce, jeżeli dobrze pamiętało się, nie? Warcrafta dwójkę, jak się zaczynał Warcrafta trójkę w 2002 roku chyba to było, nie? Miało się pojawić właśnie w kampanię Warcrafta trójki, dwójki, przepraszam. To można było... mogła się łezka zakręcić, nie? Na zasadzie, hej, pamiętam tę misję, rozgrywamy w kampanii orków, czy tam w kampanii takiej, śmakiej. Dobra. Okej. Okay. Ty gnoju, kurde! W szlafroku niebieskim. Tak? Tak, panie, tak, panie. Dobra. Patrzcie, jaki gnojek! Dobra, rozwalić tą wieżę magów i jedziemy dalej po prostu. To już praktycznie mamy zwycięstwa w kieszeni. Wieża strażnicza, okej. Okay. Podjedźcie mi tutaj i rozwalcie tą wieżycę, jakbym był mógł prosić. Dobrze. Aby iść, burzcie farmy. Burzcie mi te farmy. Nie pamiętam tylko, czy komputer miał tutaj długą kopalnię złota. Jeżeli miał, to się po prostu... Zobaczymy, co ty w ogóle miałeś, gościu. Ale z tego co... O, widzę to! Chciałem powiedzieć, że nic, ale... Ale coś jednak miałeś. Dobra, dobra. Patrzcie, kurde, bym... A bombą to można mu zrobić desant z drugiej strony też. Spróbować to. Okay. Chamski wjazd na chatę. Tak, dobra. Dobra, ja myślę, że w tym momencie mamy misję wygraną. Więc nie ma się co stresować. Jeszcze za chwilę zburzymy mu te... Zamek. Bum. Tak, okej. Bym nawet przyspieszyć tempo gry, ale boję się, że potem nie będę mógł wrócić do tego, co aktualnie mam. Na jakim tempie gram? No, przedostatnim. Ja będę kiedyś tą grę przeszedłem na najwyższym tempie, nie? A przynajmniej daleko dość dochodziłem, bo oczywiście wiadomo, że... Dobra. Raise it down.
Mury, co ciekawe, można budować, ale tylko w grze wieloosobowej. Ja pamiętam kiedyś na... Jak pierwszy internet miałem w ogóle u siebie, nie? To... zalogowałem się na grę wieloosobową do Warcrafta 2. Z ciekawości, nie? Bo grałem też trochę Warcrafta 3, byłem ciekaw, jak wygląda dwójka poprzez internet. No i tam rozegrałem jakąś tam jedną, chyba z botem, misję, bo tam już chyba nikt nie grał nawet. Dokończę mam tylko. No i rozegrałem jakąś misję z botem i właśnie widziałem, że można było budować mury. No taki zaciekawiony, wow, fajnie, można budować mury, bo... Jeszcze pamiętam, było w momencie, gdy Red Alerta srogo ogrywałem i tam też można było budować mury. Na dobrą sprawę te mury nic nie dają, oprócz tego, że spowalniają marsz wrogich jednostek. Można tak naprawdę zrobić z nikim takiego trochę tower defense'a, ścieżkę zdrowia, bo komputer raczej, jeżeli mur nie zamyka mu drogi, którą może wymyśleć, to komputer i w ogóle jednostki, nie? Nasze też, ten mur niszczą. Ale jeżeli na przykład dostęp do danego, powiedzmy, budynku, który chcemy zniszczyć, tak? Jest otwarty, że tak się wyrażę, dostępny, w stanie się nie jest zamurowany, że tak się wyrażę, to wtedy gra jakby omija mury, nie niszczy ich, tylko po prostu sprawia, że ścieżkowanie jest dłuższe, a przez to wieżyczki mogą zrobić swoje. Generalnie na same mury jest parę takich fajnych taktyk, ale... Na samym mury jest parę takich fajnych taktyk, ale ja osobiście nie polecam. Ich stosowania generalnie w RTS-ach, bo. Znaczy. W pierwszych może tak, ale w późniejszych już tutaj. Różnie to bywa. Generalnie mury są dosyć dyskusyjną formą obrony. Dobra, ranga najeźdźca. 93629. Udało nam się tą misję przejść. Zabitych 138 na naszych 40 zabitych. Co nie jest takim do końca złym wynikiem. Złota wydobytego 82 tysiące, 60 tysięcy wydobył sobie wróg. Drewno 24 tysiące, 10 tysięcy wydobył sobie wróg. No ropy on miał... Co? 150... A, dobra, 25 tysięcy, to bo ja patrzę, no się zdziwię, kurde, co, ja tyle wydobyłem? Nie, to komputer oczywiście tyle wydobył. Czy generalnie wydobyliśmy więcej złota, więcej drewna, ale ropy wróg miał więcej, po prostu miał lepsze złoża, tak, od początku samego zresztą. Fajna ilość jednostek ten, nie? Dobrze, moi drodzy. Ja myślę, że tutaj zakończę nagrywanie, zwłaszcza, że jest dosyć późna godzina, ja rano muszę wstać. Do szkoły, znaczy rano nie do szkoły, ale po prostu rano chcę wstać wcześniej, bo jeszcze chcę się trochę pouczyć, mam sprawdzian z anatomii radiologicznej, jakby to kogoś interesowało. No dobrze, moi drodzy, tak czy siak, moi drodzy, ja bym już Wandelf, to było Warcraft 2 i do następnego, na razie, cześć.